Yeah, I confess, Father, I confess. Witam serdecznie na kanale Bazyl TV. Dzisiaj mam mega możliwość zaprezentowania Wam monitora firmy Samsung. Jest to monitor typowo gamingowy. Jest to model curved, zakrzywiony. Jest to pierwszy monitor tego rodzaju z HDR-em. Jest tłusto napakowany właśnie specyfikacjami typowo dla graczy, pożądanymi przez graczy. Mamy tutaj czas reakcji 1 milisekunda, odświeżanie 144 Hz, HDR wspomniany przeze mnie przed chwilą i do tego rozdzielczość 2560 na 1440 WQHD. Coś pięknego po prostu. Zapraszam serdecznie do otwarcia pudełeczka. Postaram się Wam jeszcze więcej powiedzieć na temat specyfikacji tego monitora podczas otwierania i składania go do kupy. Będą małe testy, także zapraszam serdecznie. Możliwość otwarcia tego monitora zawdzięczam dla Toma Hava, który nie dość, że udostępnił mi monitor do unboxingu, to jeszcze siedzi za starami kamery, także dzięki stary. Game on. Game on. Na samej górze opakowania widzimy raport o kalibracji kolorów od Samsunga, czyli każdy monitor był testowany indywidualnie. Ok, tutaj widzę pudełeczko, od którego zaczniemy unboxing. Pudełko w pudełku, to jest najlepsze. Ok, idzie moja kosa. Dobrze, i widzę, że to jest opakowanie, które zawiera akcesoria. Pierwsze jest to element niezbędny do zainstalowania monitora na ścianie, który jednocześnie wtedy troszeczkę zamaskuje nam tą piękną LEDową osłonkę, którą później Wam zademonstrujemy. Także to odkładam na razie, bo niestety nie będziemy tego dzisiaj używać. Następnie jest to kabel USB 3.0, DisplayPort, czyli cały osprzęt niezbędny do podłączenia sprzętu w domu, czy jest to komputer, konsola, odtwarzacz DVD, Blu-ray, wszystko odpalimy. Kabel zasilający był przed chwileczką, zasilacz. I kabelek HDMI 2.0, bo taki właśnie standard obsługuje ten monitor. DisplayPort jest to 1.4. Płytka ze sterownikami. No niestety mój komputer nie posiada napędu, nie skorzystamy. Karta gwarancyjna. I instrukcje. Tu mamy dalej. Jest to nóżka monitora. Także zwracajcie uwagę, gdy będziecie otwierać to pudełko. Ja specjalnie swojego kabara tutaj za mocno nie zatapiałem, bo byłem na to przygotowany, że on może się zatopić w którymś z elementów. Zobaczcie, jaka piękna jest. Szkoda by to było porysować, naprawdę. To by była katastrofa. Ok. Tak to wygląda. Za chwileczkę przystąpimy do instalacji. kolejnym elementem jest osłonka właśnie tylnej części panelu. Jak widzimy, dbałość o szczegóły, nawet z tylnej części panelu jest, naprawdę robi wrażenie. Tylko nie wiem... Okay, tutaj mamy osłonkę kabelków, czyli nawet tylnia część monitora będzie naprawdę pięknie zamaskowana i kabelki będą ładnie poprowadzone. Tutaj mamy naprawdę masywną i ciężką nóżkę całego monitora. Staram się to fajnie jakoś otworzyć. Okay, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ale najfajniej będzie wyglądało już na monitorze. Unboxing etap drugi. No i przed Państwem wyłaniamy powolutku ten piękny monitorek. Jakbym się mógł za to zabrać? Myślę, że tutaj go złapię sobie. Nie, tutaj. Tak jest. Pięknie sobie spoczywał na wyprofilowanym steropianie. I tutaj przed Państwem ląduje ten właśnie piękny monitorek. Na razie pokażemy go w formie leżącej. No i monitorek już skręciliśmy, stoi na tej eleganckiej, naprawdę gustownej łapie. Zapraszam tutaj do prezentacji, pokażę Wam, jak pracuje ta nóżka. Gdybyście się zabierali do skręcania tego monitora, to mała rada. Tutaj z tyłu ta osłonka elegancka, o której wspominałem, trzeba ją najpierw nałożyć na nóżkę, a dopiero później przystąpić do przykręcania nóżki do monitora, żebyście później nie musieli całej matrycy ściągać i jeszcze raz tego robić. Także monitor w tej chwili jest pod zasilaniem, pozwolę go sobie włączyć. Długo nic. I mamy gościa. Jest do życia i tutaj pozwolę sobie również zdjąć tą piękną naklejeczkę, która nas informuje o jego zajebistości. Tutaj mamy ten Quantum Dot High Dynamic Range, czyli HDR WQHD 2560 na 1440 i 144 Hz odświeżania. Ok, ten bajer sobie rzucę tutaj, będzie fajnie wyglądał. No i monitor chce kabla, ewidentnie informuje nas o tym eleganckim takim właśnie bajerkiem. Więc na początek kabla bym mu zarzucił od PlayStation 4 Pro, bo to w tej chwili takie prawidłowe urządzenie, które w tej chwili podobno podaje ten obraz HDR. Zobaczymy, czy mi się to uda uruchomić. Nie udało mi się tego zrobić pod tym monitorem, bo to moja jamka, zapraszam na unboxing również na moim kanale. Ale dobra, to jest unboxing w tej chwili Samsunga, także wracamy. Odpalam go pod PlayStation 4 Pro, zobaczymy, jak będzie wyglądał. Podłączyłem monitor do konsoli, pokażę Wam teraz, w jaki sposób konsola wykryła monitor. Mam tutaj ustawienia wyjścia wideo. Automatycznie z dostępnych opcji rozdzielczości mamy dostępną 2160p z RGB. Zakres RGB jest pełny. HDR jest na automatycznym trybie, czyli to było niemożliwe, gdy miałem konsolę pod jamą. Wyjście funkcji Dip Color jest automatyczne i informacje o wyjściu wideo. Mamy tutaj rozdzielczość 3840 na 2160, 60 Hz. Niestety wykorzystanie technologii 144 Hz będzie niemożliwe przy PlayStation 4. No niestety nie mam takiej karty graficznej pod komputerem też, żeby Wam to fajnie zaprezentować, także zostaniemy przy konsoli. Format koloru jest RGB, HDCP jest 2.2, HDR obsługiwany, dostępne częstotliwości dla wyjścia 4K. Bez użycia HDR i z użyciem HDR macie wyświetlone w tej chwili na ekranie. Także zapraszam serdecznie teraz do testów przy grach. Na pierwszy strzał proponuję Horizon Zero Dawn. Jest to gra, która w pełni wspiera właśnie technologię HDR i w pełni wykorzystuje PlayStation 4 Pro i jego właśnie możliwości. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że sam obraz i sam pulpit PlayStation 4 powala normalnie. To jest duża różnica w zakresie barw i HDR, ten High Dynamic Range jest tutaj świetnie dostrzegalny. Jestem tylko w menu, a widzimy te barwy czerwone, biel, zakres cieni jest ewidentnie bardziej dostrzegalny niż przy zwykłych monitorach LCD. Także zapraszam serdecznie do testów. Odpaliłem na monitorze Horizon Zero Dawn. Pamiętajmy o tym, że żadna kamera nie odda faktycznego obrazu, który monitor emituje. Także jest pięknie naprawdę i ta dynamika jest dostrzegalna. Konsola po raz pierwszy mi tutaj głośniej troszeczkę zaryczała, bo musiała sobie przetworzyć ten HDR i wyższą rozdziałkę, która jest naprawdę elegancko dostrzegalna. Tutaj ten poziom detali teraz wzrósł. Dla uzupełnienia nieco dynamiczniejszych wrażeń odpalam jeszcze Wolfensteina 2, The New Colossus. Jak widać tutaj Dynamic Resolution jest włączone. Gra również ma wsparcie dla PlayStation 4 Pro i tej wyższej rozdziałeczki, którą tutaj bardzo pięknie będzie widać i zobaczymy, jak to sobie będzie radziło z dynamiczniejszymi scenami odrobinę. Moja konsola po raz pierwszy chyba złapała takie obroty. Pewnie ją będzie troszeczkę słychać na wideo. Dźwięki z gry mamy wyłączone w tej chwili. Ale powiem Wam, że wygląda naprawdę obłędnie i zakres widzianych kolorów jest dostrzegalny teraz. Ten brak dynamiki RGB, braku wsparcia dla dynamiki RGB jest naprawdę irytujący czasami. Bo gdy mamy dynamiczne przejścia między ciemnymi a jasnymi scenami i mój monitor tego nie rozpoznaje do końca i gdy scena jest ciemna, monitor przygasa. Na przykład jeśli chodzi o jamę czy jakiś telewizor Samsunga, który mam na dole, jest to jeszcze stary Smart TV z 3D, to cały ekran przygasa, a tutaj ten Dynamic Range i HDR po prostu widzicie tutaj. Jestem w tej chwili w ciemnym pomieszczeniu, przed nami jest dostrzegalny z przodu jaśniejszy ten obraz i widać ten zakres. Elegancko. Tu jest czarno, tu jest jasno. Jest naprawdę fajnie. Pamiętajcie o tym, że nie sprzedaję tego produktu, po prostu jestem nim zajarany faktycznie, jak go widzę. I leżę. Spod konsoli przez YouTube uruchomiłem sobie być może mało profesjonalnie, ale do testów film z YouTube'a w rozdzielczości 4K. Uruchomiłem tutaj informacje dla nerdów. Wideo jest w rozdzielczości 3840x2160. Resztę informacji możecie sobie doczytać, jak ktoś jest zainteresowany. To teraz przejdziemy do tych konfiguracji menu OSD. Niestety te fale będą dostrzegalne. Jest to efekt normalny. Być może kamera działa w innym zakresie odświeżania niż wyświetla monitor i te fale będą się przegryzały. Niestety. Zapraszam teraz do szybkiego przejścia przez menu OSD, które właśnie nam serwuje monitor Samsunga. W pierwszym menu głównym mamy opcję wyłączenia monitora, trybu oszczędzania oczu, który mamy wyłączony w tej chwili, oczu nie oszczędzamy dzisiaj, przejście do podmenu, ustawienia źródła obrazu, zostajemy przy konsoli w tej chwili, przechodzimy do konfiguracji, tutaj wyświetla nam się całe menu OSD. W pierwszej zakładce mamy dostępne ustawienia obrazu dla gry. Jest to tryb obrazu. W tej chwili jest niestandardowy i mamy zmiany dla wysokiej jasności, FPS, RTS, RPG, EOS, sRGB i kino. Ja bym do tego kina w tej chwili przeskoczył, bo zdążyłem zauważyć, że w tej chwili jest to obraz kinowy. Jest to film, dlatego zostaniemy przy kinie. Dalej jest to częstotliwość odświeżania. Domyślnie mamy 144 Hz. Zostajemy przy tym. Korektor czerni, który w tej chwili jest wyłączony. Nie mamy do niego dostępu. Czas reakcji ustawiony jest na szybszy, standardowy. I w tej chwili zauważyłem, że przy przełączeniu na standardowy znikają nam te pasy, co będzie dużo ciekawsze, jeśli chodzi o nagrywanie, nie będzie tak męczyło, także zostaniemy sobie przy tym. FreeSync jest wyłączony, nie wspomniałem chyba wcześniej, że technologia FreeSync, która była zastosowana w tym modelu Samsunga, jest to FreeSync 2 od AMD, które będzie działało tylko i wyłącznie pod kartami graficznymi AMD. W tej sytuacji z tego nie skorzystamy, bo jest to konsola. Chociaż na procesorze od AMD, już mi menu zgasło. Przeskakujemy dalej. Zmniejsz opóźnienie pionowe. To menu jest przygaszone, niedostępne w tej chwili. Zapewne dostępne przy uruchomieniu FreeSync. Rozmiar ekranu szeroki domyślnie. Można zmieniać te proporcje ekranu, damy automatyczny, w tej chwili nie powinno nic się zmienić, bo konsola na pewno dopasowała elegancko rozdzielczość ekranu i opcja zapisania ustawień, zapiszemy te ustawienia jako ustawienia gry numer 1. Pomyślnie zapisano. Kolejnie mamy tutaj ustawienie obrazu dla poszczególnego trybu obrazu. Jest to tryb obrazu kino, jasność, kontrast, ostrość, kolor, czerń HDMI niska. Mamy jeszcze do wyboru normalnie, zostaniemy przy niskiej, dużo ciekawiej wygląda. Tryb oszczędzania oczu jest wyłączony, regulacja ekranu też w tej chwili przygaszona. Wyświetlanie ekranowe jest język polski i czas wyświetlania 20 sekund. Ustawienie czasu, przez który nieużywane okno menu będzie wyświetlane na ekranie. To znaczy, że gdybyśmy nie reagowali tutaj 20 sekund, menu OSD zostanie wyłączone. Dalej mamy ustawienia systemu. Jest to podświetlenie LED, czyli wspomniane podświetlenie z tyłu za ekranem, które w tej chwili uruchamiam i zapraszam na prezentację. Kolejna zakładeczka w menu OSD jest to Local Dimming, jest w tej chwili na auto, steruj jasnością poszczególnych obszarów ekranu, aby automatycznie ustawić najwyższy kontrast. Po wybraniu opcji Auto Local Dimming zostanie automatycznie włączone lub wyłączone w zależności od tego, czy zawartość będzie w rozdzielczości HDR. W tej chwili mamy na auto, tak więc na pewno monitorek sobie z tym świetnie poradził. Nie będę czarował, bo jednak nie mam dużego doświadczenia w tym temacie. Mamy tutaj głośność słuchawek, oszczędzanie energii plus, regulacja poboru mocy przez produkt w celu oszczędzania energii, w tej chwili mamy wyłączoną, wyłącznik czasowy, włączanie lub wyłączanie wyłącznika czasowego, tryb PCAV, aby powiększyć obraz, dodatkowe ładowanie przez USB, monitor posiada dwa porty USB, możemy go wykorzystać również jako ładowarkę do telefonu na przykład. Wybór dostępnego DisplayPortu w tej chwili jest domyślnie ustawiony na 1.4, który obsługuje, jak również wybór obsługiwanych portów HDMI jest to 2.0, wykrywanie źródła jest automatyczne, powtarzanie przycisków przyspieszone, konfigurowanie czasu reakcji na naciśnięcie przycisku jest przyspieszone. Zostawiamy domyślnie, włącz lampkę LED w tryb gotowości. To znaczy, że w trybie gotowości monitor będzie podświetlał nam wskaźnik zasilania LED i przywrócenie ustawień domyślnych. I na koniec mamy jeszcze informację o wyświetlanym obrazie. Ostatnia prezentacja monitora przy zgaszonym świetle. Przy zgaszonym prezentuje się jeszcze lepiej. Ok, zapraszam jeszcze z drugiej strony. Zobaczymy, jak wygląda to podświetlenie LED. Jest naprawdę fajne. Designerskie. I zobaczcie, jak to rzutuje na ścianę. Coś odrobinę jak Ambilight od Philipsa. Można ten efekt odrobinę wzmocnić, gdy monitor stoi zaraz przy ścianie, odkręcając tą zaślepkę tutaj, która maskuje montaż. Zobaczcie, to wtedy będzie dużo mocniej świeciło. I wygląda to wtedy tak. No w tej chwili podświetlenie monitora jest na tyle silne, że to przygasa z tyłu i nie widzimy tego efektu. Bajerancko jak dla mnie. Właśnie dojechaliśmy do końca. Był to unboxing monitora Samsung 27-calowego Samsung CHG70. Dziękuję Wam ślicznie. Był to kanał Bazyl TV. Zapraszam serdecznie. Zostaw łapkę w górę albo tam rzuć jakiegoś słupka. Pozdro. Yeah, I confess, Father, I confess.